Dzień dobry dziewczyny, witajcie. Mamy dziś poniedziałek, dzień się zaczął przepięknie, bo jest piękne słoneczko, bo jest ciepło, bo nie pada, więc oby już tylko tak zostało, aczkolwiek z tego co widziałam to no niestety, ale burze jeszcze zapowiadają, a ja właśnie udaję się moim pięknym samochodem, moją piękną ekspresową drogą, śmieję się, do urzędu gminy. Kurczę, muszę sobie podnieść ten fotel, bo za każdym razem jak schodzę, to gdzieś tam niechcąco przyciskam tą dźwignię i opuszcza mi się fotel. W każdym razie, słuchajcie, dowód mi się kończy. W ogóle to się przez przypadek zorientowałam, popatrzyłam, że w tym miesiącu mi się dowód, ważność dowodu osobistego kończy, więc pasowałoby, wypadałoby koniec końców wyrobić nowy dowód. No, także słuchajcie, weekend minął, ja nawet nie wiem, naprawdę nie wiem, gdzie ten czas tak szybko ucieka, naprawdę. Weekend spędziliśmy naprawdę świetnie, wczoraj byliśmy na rowerach. Matko kochana, powiem wam, że pośladki to mnie tak bolą, takie mam zakwasy na nogach, że to jest masakra. Przejechaliśmy, co prawda, taki większy kawałek, a tym bardziej, że u nas jest teren górzysty, więc o jaki kotek malutki! O Boziu, ja to jestem po prostu wyczulona na takie, wiecie, bezdomne, takie dzikie pieski, kotki, takie biedne. O matko. No, ten kotek, widzieliśmy go kiedyś, jak robiłam sesję zdjęciową Paulinie. Właśnie tą ciężarną. To pozował z nami. To znaczy z Pauliną. No i coś zaczęłam mówić? O Jezus, no nie mogę. No i co ja teraz zrobię? Przede mną jedzie zarąbiście wielki ciągnik. I co ja teraz mam niby zrobić? Koparka. No tam było zjazd! Co za ludzie! Facet wjechał normalnie, tam był... Nie wiem gdzie on... Masakra. Wiecie co? Robią tu drogę. Drogę robią, nie robią. Wysypali trochę kamienia i właśnie jechała taka jebutna koparka, żeby to, wiecie, równać. I tutaj przed chwileczką był zjazd na bok, no i nie miałam jak się z nią minąć. To jest w ogóle z tą drogą, to tutaj są takie przeboje, że to jest w ogóle masakra. Niby burmistrz, tak wiecie, sypnie trochę kamienia tu na drogę i myśli, że jest już okej, a wcale tak nie jest. Ta droga wygląda masakrycznie. Ale jesteśmy bliżej niż dalej, bo z tego co wiem, no to już jakieś tam postępy są. Nadleśnictwo zezwoliło na wykupienie kawałka działki, więc wiecie, to wszystko się w takich urzędach, w takich sprawach, to się wszystko tak toczy, po prostu jak krew z nosa. No. W sensie nie wiem, wolno, strasznie wolno. No to nie wiem, krew z nosa, no to chyba, nie wiem. Dobra, słuchajcie, jadę, zapnę się, bo już wyjeżdżam tutaj z tej drogi przy tym naszym stawie. Jadę do tych ryglic, załatwię sobie papiery, to wszystko, co mam pozałatwiać i przyjdę jeszcze do was później. W ogóle mam na sobie dziś tą sukieneczkę od Karoliny Myśliwiec z butiku Miss Sory. No muszę wam powiedzieć, że ja się kocham w sukienkach maxi. Naprawdę, to nic, nawet wiecie, tak jak jest dosyć ciepło, to jak sukienka jest fajnego materiału i jest mocno przewiewna, no to nie czuć tego właśnie ciepła, no. Także tak to wygląda, słuchajcie. Dobra, uciekam, jadę, widzimy się gdzieś tam później i zapraszam was oczywiście do oglądania. I feel like dancing.
Ostatnio właśnie byłam na etapie szukania białej nerki. Słuchajcie, znalazłam taki fajny, taką fajną ala skórkową z Mojito. Ona ma wykończenie tutaj takie szarego srebra i jest na pasku regulowanym. I do tego tutaj o takie elementy takiego łańcucha. Także taka mocno casualowa. Bardzo fajna. Ona kosztowała mnie. Była po przecenie. Normalna cena to było 70 zł, a ja zapłaciłam za nią 39,90 i zamówiłam dwie, bo moja siostra też właśnie chciała. Także tutaj jest druga dla niej. O, może nawet jej dzisiaj podrzucę, bo właśnie jedziemy do Tarnowa, także podrzucę jej tą nerkę. I akurat była fajnie, bo była darmowa wysyłka, bez żadnego minimalnego zamówienia. Darmowa wysyłka na Mojito, także słuchajcie, dwie takie nerki, zaraz ją przymierzę i zobaczymy, jak będzie układać się. No i dzisiaj jeszcze się opalać będę tą mgiełką z Vita Liberata. Muszę Wam powiedzieć, że ona jest po prostu boska. No dobra, tak wygląda, słuchajcie, ta torebka. O, torebka, to jest nerka. O, coś takiego letniego, ja właśnie takiej jasnej szukałam, żeby przerzucić. Teraz tak sobie myślę, że nie wiem, czy nie lepiej by było, jakby tutaj był pasek. No ale taka jest całkiem inna, nie? Nie mieści tutaj jakoś dużo i ona nie jest taka biała, tylko jest taka, powiedziałabym, bardziej ekry. No i tutaj zarzuciłam sobie dzisiaj właśnie tą sukienkę od Karoliny z butiku Miss Sory. Ja ją po prostu uwielbiam. Lekki, delikatny materiał. Na gumeczce bardzo mi się podoba. A na nogi założyłam sobie klapki z Bon Prix, które kupiłam chyba 2 lata temu, także uciekam. Tu mam jeszcze okularki Michael Kors, jest to prezent. Zwykłe, takie klasyczne, słuchajcie, brązowe okulary, bardzo mi się podobają, także sobie je zakładam. Żadnej biżuterii, mam tylko tą bransoletkę, łańcuszek. Kolczyków też nie mam. Idę cyknąć zdjęcie do dowodu, no przecież hello. Dobra, także uciekamy, trzymajcie się. Taki podwieczorek, makaron, takie o tagliatelle z jasnym makaronem i 2 gniazdka tego ciemnego makaronu. I będę robiła sobie taką potrawkę, do tego potrzebuję jeszcze taki ser żółty tarty. Nie miałam parmezanu, tylko taki jakiś o twardy, długo dojrzewający. Cebulka, natka pietruszki, śmietanka 18%, łosoś. I czosnek. No i makaron mi się już gotuje i później, jak już makaron troszeczkę mi ostygnie, wrzucam na patelnię poskubanego łososia, troszkę cebulka, pietruszka, jakieś tam przyprawy, ząbek czosnku i na wierzch będzie posypany ser. No i to delikatnie zalewam tą śmietanką 18%. No i także zobaczymy. Pokażę Wam później. No na razie mi się makaron gotuje. No dobra, danie wygląda tak. Słuchajcie, do tego makaronu na patelni rozgrzanej wrzuciłam cebulkę, podrobiony taki właśnie łosoś tutaj zalany śmietanką tą 18%, sól, pieprz do smaku i słuchajcie, przyprawiłam jeszcze troszeczkę przyprawą do ryb z kopalni smaków z tego względu, że tu jest dużo ziół. A między innymi tymianek, bazylia, papryka, koper, pietruszka, kolendra i tego troszkę właśnie posypałam. A danie na talerzu wygląda w ten oto sposób. Posypane tym serkiem, pietruszka i słuchajcie, można zajadać.
jak tam jeszcze ktoś woli, to tam można sobie wedle swoich upodobań właśnie zrobić. Mi tak smakuje. O, kompletnie. Dobra, słuchajcie, jestem w trakcie kąpieli, właśnie leję sobie wodę do wanny, ale chciałam Wam pokazać dwa bardzo fajne produkty z marki Liren, które ostatnio używam. One sprawdzają się naprawdę bardzo świetnie przy samoopalaniu, czyli jak używacie samoopalacze, tego typu produkty naprawdę świetnie dają sobie radę i są świetnie się spisują, jeżeli chodzi o pielęgnację i przygotowanie, odpowiednie przygotowanie Waszego ciała do używania samoopalaczy. I ja tutaj, o, akurat siedzę w wannie i pokażę Wam właśnie te dwa produkty z marki Liren. Korund szlachetny jest to taki peeling do ciała właśnie, który jest naprawdę bardzo ostry. Jest on z miodem i z witaminą E. I dzisiaj właśnie używam tych dwóch produktów, zarówno tego peelingu cukrowego do ciała Mocha Cafe, jak i tego tutaj. Ten korund szlachetny jest dużo mocniejszy i powiem Wam, że jeżeli chcecie używać samoopalaczy, jeżeli używacie samoopalaczy, to pamiętajcie, że bardzo ważne jest złuszczenie martwego naskórka. Także pamiętajcie o tym, że jeżeli chcecie utrzymać Waszą tą opaleniznę opaleniznę z samoopalaczy w takim ładnym stanie, żeby nie robiły się Wam plamy i jakieś zacieki, to bardzo ważne jest takie systematyczne złuszczanie całego ciała. Ja dzisiaj właśnie będę używać sobie właśnie tego korundu. Na twarz używam tego peelingu cukrowego, szczerze Wam powiem nawet, ale też bardzo fajnie daję sobie radę na przykład ze stopami i z piętami. Także ja to użyję. Dzisiaj się nie będę opalać samoopalaczem. No, także takie oto dwa produkty. Te dwa produkty bardzo fajnie mi się sprawdzają. Peelingi właśnie takie cukrowe, czy też mocniejsze zdzieraki używam systematycznie. A ten z Mocha Cafe pachnie przepięknie, słuchajcie, kawą. A ten tutaj jest taki naprawdę bardzo miodem go właśnie czuć. Także ja dzisiaj zrobię sobie mocny peeling ciała, a jutro będę się smarować samoopalaczem, bo pamiętajcie, że jak użyjecie sobie peelingu, na przykład ja bym teraz użyję teraz peelingu i jakbym dzisiaj chciała się jeszcze samoopalaczem posmarować, no to niestety samoopalacz dobrze nie złapie, bo ciało będzie przetłuszczone, za bardzo tak jakby naoliwione tego typu produktami, bo pamiętajcie, że wszystkie peelingi, jakie tam gdzieś macie, to zawsze są takie mocno nawilżające. Także dzisiaj idzie ten zestaw, a jutro będę się opalać samoopalaczem. Dobra, jestem już po kąpieli, piję sobie właśnie herbatkę w kubku od Karoliny. I patrzcie na to. Znalazłam takie zdjęcie. Ja z moimi czterema siostrami. Tak. Nie wiem, czy Wy też tak, tu w ogóle miskę pierogów jedliśmy, ruskich. No, tu jestem oczywiście ja, moja kolejna Baśka, Agnieszka, Małgośka i Angelika. Eweliny brakuje. Także sześć dziewczyn nas było. Nie wiem, czy Wy też tak macie, że jak oglądacie swoje stare zdjęcia za dzieciaka, z młodości, to po prostu jest kupa śmiechu. A miło się wspomina. Ja czasami wracam sobie właśnie do takich starych, starych zdjęć i oglądam. Fajnie się wspomina. Czasy. Łóżko piętrowe. Wszystkie sześć w jednym pokoju. Były. To były czasy. No, także ja jestem już po kąpieli. Uciekam zrobić sobie jakąś jeszcze maseczkę na twarz. Chyba ściągnę sobie w ogóle te paznokcie dzisiaj, żeby mi odpoczęły, bo tu mi jeden zaczyna odklejać się, ten tu. I włos mi podszedł pod niego, to takie nieprzyjemne. Także słuchajcie, w ogóle ten korund z Liren mi się pomyliło. Większym zdzierakiem, na odwrót powiedziałam, większym zdzierakiem jest ten peeling cukrowy, a ten korund jest to mineralny
taki peeling i on jest, ma takie minimalne drobinki, natomiast on jest takim dosyć mocnym zdzierakiem, jak nakładacie go na suche ciało. Ja zazwyczaj tak robię, że na suche ciało właśnie nakładam ten korund, peelinguję, a później właśnie moczę i spłukuję, to wtedy jest taki konkretny zdzierak. Ja go bardzo lubię, zarówno jeden, jak i drugi, także i ten korund właśnie nakładam na twarz, bo on jest taki, ma minimalne te drobinki, on jest takim po prostu mniejsze drobinki, te takie ścierające ma, także dzisiaj na twarz też sobie peelingowałam twarz właśnie tym korundem i powiem Wam, że tutaj przy płatkach nosa ma naprawdę bardzo delikatną taką skórę, także spoko, nałożę sobie jakąś maskę, przerzucę chyba te pliki na komputer, ale vloga pewnie zmontuję jutro, dlatego że internet nam ostatnimi czasy tak szwankuje, że to jest w ogóle masakra. Wzięłam teraz też na spróbowanie ten internet właśnie taki stacjonarny z Playa, no ale nie wiem, jak to u nas będzie z tym zasięgiem, bo powiem Wam, że jest po prostu masakra z tym zasięgiem u nas. Coś się chrzani i zastanawiam się, czy w ogóle nie zmienimy operatora sieci. No ale to jeszcze się okaże. Dobra, także ja Wam życzę miłego wieczorku, dnia, miłego tygodnia. Nie wiem, kiedy będziecie ten filmik oglądać, ale pewnie ten vlog będzie jutro. Jakoś tak pewnie po południu. No bo mówię, teraz nic nie zrobię na tym internecie. No, także trzymajcie się cieplutko. Widzimy się w kolejnym filmie. Pa i dobranoc.